Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax, a to jest The Elder Scrolls Skyrim. Odcinek już bodajże nie wiem który, ale kolejne zmagania nasze ze ścieżką Mrocznego Bractwa. W poprzednim odcinku zabiliśmy kuzynkę cesarza na jej własnym ślubie. Dostaliśmy dużo kasy i mamy porozmawiać z Gabriellą, która... Wspomnieć, że jestem jej mężem. O! Nie chcę, by inni myśleli, że kogoś faworyzuję. Aha, czyli to jest mąż Utastit. Dobrze wiedzieć. Znaczy ja to wiedziałem wcześniej, ale zapomniałem. Mamy porozmawiać z Gabriellą, która... Droga siostro, czekałam na ciebie. Jak zapewne wspomniała Astrid, twój następny kontrakt jest już gotowy. O, no to laska. Wprowadzisz Skoro mnie w szczegóły? Jest pewne, że cesarz przybędzie do Skyrim, jego służba bezpieczeństwa, Penitus Oculatus, powinna od razu rozpocząć przygotowania. Ochroną dowodzi komendant Maro. Wraz z Astrid opracowałam plan, jak tego człowieka złamać, a tym samym poważnie zaszkodzić cesarskiej ochronie. Masz za zadanie zgładzić syna komendanta, Gaiusa Maro. Gdy już zginie, podłożysz przy ciele fałszywe dowody świadczące o jego udziale w planowanym zamachu na cesarza. Rozumiem. Gaius Maro zginie. No. Wyruszy z przyczółka Penitus Oculatus w Smoczymoście i sprawdzi ochronę w każdym mieście Skyrim. Udaj się tam. Czekaj, aż Gaius Maro wyruszy i podążaj za nim. Zaczaj się w którymś z miast i odeślij jego duszę do Citisa. Po zamordowaniu Gaiusa podłóż przy ciele list, który wmiesza go w parę intryg. I pozwól, by sprawy dalej biegły własnym torem. A, i jeszcze jedno. Tak? Tak? Muszę kliknąć, serio. By zdobyć premię, nie zabijaj Gaiusa Maro w Smoczymoście czy na trakcie. Pozbaw go życia w jednym z większych miast, które odwiedzi. Ciało zostanie szybko odkryte wraz z listem, który wplącze Gaiusa Maro w intrygę mającą na celu zabicie cesarza. Jeśli ci się to uda, Astrid upoważniła mnie do przyznania ci dość szczególnej premii. To specjalny znak, który należy wręczyć niedołężnej Olawie w Białej Grani. Olawa to nasza bliska i długoletnia przyjaciółka oraz potężna wieszczka. Ten znak upoważni cię do jednokrotnego przepowiedzenia przyszłości. Okazja, z której warto skorzystać. Tak. Krocz w cieniu Gaiusa Maro i doprowadź... Wiecie co? Ja poprzednio wykonałem to właśnie w taki sposób. W sposób, w którym otrzymałem premię. Jest to naprawdę bardzo opłacalne z jednego powodu. Aczkolwiek dostaniemy ten amulet, ta wieszczka przepowie nam przyszłość i dzięki tej przyszłości będziemy mogli odnaleźć lokację, w której zostanie otwarte. Będziemy wiedzieć, jak otworzyć pewne drzwi, trochę takie skomplikowane, w której znajdziemy najlepszą zbroję dla postaci zrobionej w taki łotrowy sposób, czyli do skradania się ma bonusy. Ma wielkie bonusy do strzelania z łuku, takich rzeczy, których używała się taka postać. Taki zabójca, można powiedzieć. Okej, jak to było? Mamy zabić Gaiusa Maro. Wykradnij plan podróży opcjonalnie. Zabij Gaiusa Maro. Okej, gdzie on jest? On teraz będzie w Smoczymoście, tak? Dobrze pamiętam. Tak, będzie w Smoczymoście. Czy to jest Smoczymost? Tak. Wykradniemy jego plany, potem będziemy podążymy za nim do któregoś z miast i tam gdzieś go w zaułku i podłożymy mu ten list, którego wplączę w intrygę. Z tego co pamiętam, to nie było to trudne zadanie, trudne było w tym jedna rzecz była trudna. Fuck! Jedna rzecz była trudna. Mianowicie, czy mi się wydaje, że zaraz tu gdzieś smok wyskoczy? Nie, cisza. Tu jest za jasno. Nie wiem, jak ty to znosisz. Aha, on wyroszył tutaj stąd, dokładnie to pamiętam. Nic mi się nie stało. Wiem, ale pamiętaj wszystko, co ci powiedziałem. Zachowaj czujność, a odwiedzając miasta, zrób, co masz zrobić i ruszaj dalej. Rozumiem, ale masz paranoję. Sprawdzaj bezpieczeństwo, a nie ruszam. A ty tu skąd? No nie! Wiedziałem, że jakiś duży. Chodzi o bezpieczeństwo cesarza. Nie klepać, tylko smok leci! Wow. No co? To wyciągamy łuk.
piękna muzyczka. Czemu do mnie strzelają? Aha, obrońca świtu jeszcze, no nie. Smok mrozu. Obrońca świtu, proszę państwa, jest to wojownik zabójców wampirów, którzy, powiem wam, nie dają sobie w kaszę dmuchać. A kiedy smok odleciał, masz w ryja, zabójco świtu. Okej. Widzimy się za chwilę. No okej, jesteśmy. Tutaj sobie też zapiszemy, gdyby znowu ten smok wyskoczył. Mam nadzieję, że tym razem nie wyskoczą gówno jady jedne. Okej. Olejmy tą ich rozmowę. Wejdźmy do tego pszczółka i zobaczymy, czy gdzieś tu będą plany. Między innymi dzięki temu też unikniemy może tego ataku smoka. Czy... O, proszę. O, proszę. Możemy od razu to ukraść. Można by było to sobie gdzieś zapisać. Ja to wcześniej sobie zapisałem na kartce, nie próbowałem tego kraść. Kurczę, no nie za cholerę tego nie... Musielibyśmy to ukraść, a czy ktoś tu jest? No nie wierzę. Połóż się spać, komendancie. Wierz mi, nie mamy sobie nic do powiedzenia. Wierzę. Poczekaj, masz... Nie będzie... O! I teraz spróbujmy to ukraść. No i proszę. Podkradliśmy. Mamy teraz jego terminarz, czyli będziemy wiedzieli, w którym dniu tygodnia jest w którym mieście. Mogliśmy wyskoczyć i go normalnie tutaj zarżnąć. Taka była opcja, no bo mamy... mamy... powiedzmy za zadanie go zabić i podłożyć mu list. Moglibyśmy go zabić, podłożyć list i uciekać. Okej, okay, tam on jest. I pierwszym... pierwszym z jego celów będzie... Zaraz zobaczymy. I... księgi. To chyba będzie... Terminarz Gajusa Maru. Mordas Samotnia. Ale chyba w Samotni go miałem nie zabijać. Tridas. Wichrowy Tron. Pałac Królewski. Wichrowy Tron. Na tym się skupimy, bo Wichrowy Tron jest spoko. Wichrowy Tron. Wichrowy Tron. Które to było miasto? Wichrowy Twoń. Gwiazda... Twoń. Zimowa Twierdza. Ta. Ta. Kaplicka Azury. To chyba jest Wichrowy Tron, nie. Tak, to jest Wichrowy Tron. Przejdźmy tutaj. Tutaj nas chyba smok nie zaatakuje, więc mamy, powiedzmy, jakąś przewagę. Czy obrońcy świtu też nie powinni nas atakować? Dziwię, że oni w ogóle mnie zaatakowali, bo z tego co kojarzę, to wraz z zakończeniem ścieżki wampirów powinny te ataki ich ustać. I ich w ogóle nie było przez ten cały czas. Tych wysłanników świtu, którzy ścigają wampirów. No i nagle teraz wyskoczyli. Nie wiem, czy to może ten smok to spowodował, że oni się tak zainteresowali nagle. O nie, oni w tym mieście też mnie atakowali, z tego co pamiętam. Nie, tu mnie atakowali jacyś tam kultyści. Ładnie tu, prawda? Co mamy? Mordas jest teraz. I zobaczmy. Zobaczmy, kiedy on będzie. Zapomniałem już w ogóle. Nie klucze, księgi. Tridas. Czyli musimy poczekać do Tridasu. Okej, okay, jest 12.45. Zobaczmy, gdzie znajduje się Gaius Maro. Tutaj, w mieście. O! Jak ładnie! Wchodzi prosto przez bramę. W tym momencie my wyciągamy łuk. O, fuck. Ktoś mnie wykrył.
zapiszmy, bo jest to bardzo... Ups! A ty tu skąd? O cholera. No, pięknie. Nie te zaklęcia, kobieto! O, te zaklęcia. Okej. Okay. Musimy pozostawić ten list. Co to mi wyskoczyło z tego? Księgi. Kompromitujący list. Dobrze, ale zostawmy to u niego. Umieść. R. Okej. Okay. A co u niego jest z ekwipunku, co byśmy mogli... Pochodnie, to. Strzały. Dobra, będziemy musieli po prostu uciekać. Spoko, macie miasto. Bardzo ładne, ale dziękujemy. Nie skorzystamy z waszych ofert hotelowych. Mamy ze sobą 12 minut rozgrywki, z czego wycięte będzie gdzieś tak ze 3, powiedzmy. Tak więc zwrócimy jeszcze do ośrodka, do kryjówki Mrocznego Bractwa i wysłuchajmy, co mają do powiedzenia, jakie będzie może kolejne zadanie. Wykonaliśmy zadanie z premium, jakby nie było, bo zabiliśmy tego komendanta w mieście, które wskazała nam... O nie! Czemu nic skapnęliście, że jestem wampirem? Przynajmniej dzisiaj niby nie kapnij. Podleczmy się, drugiego też użyć. O, pięknie, żeśmy stanął na drodze. Nie wiem, co ci to da. Patrzcie, jaka ładna zorza. Olejmy tą walkę. Jaki piękny księżyc. Nie no, piękny tu jest ta graficzka. Musimy uciec na tak daleko, aby przestali nas gonić. O, jeszcze nam strzały śmigają koło głowy, więc nie jest dobrze. Ale powinni w końcu się uspokoić, nie? A jak nie, to zaraz się do nich dobierzemy. Ja się boję, że im dalej pobiegnę, to tym większa szansa na spotkanie kolejnego, kurde... O, uspokoiło się. Kolejnego jakiegoś smoka, wilka, czy nie wiadomo jakiegoś stwora. Im bardziej w dziczy, tym jest to pewniejsze, że tak będzie. Gdzie jest tutaj kierówka? Tutaj. No i myślę, że odcinek bardzo zgrabny. Wycinając może tą ucieczkę. Jestem ciekaw, jak następnym razem się pojawić w tym mieście. Chyba będzie trzeba zapłacić grzywnę za to, co uczyniliśmy. Jeszcze gdzieś był gościu, właśnie w pęknięciu w tych kanałach, który wymazywał nagrody za naszą głowę, tak więc można się do niego śmiało zgłosić i straż skorumpowana nagle zapomina o naszych występkach. Ale będę musiał tego poszukać, też o tym będę musiał pomyśleć. W każdym razie wysłuchajmy tutaj dialogów. Co mają do powiedzenia panie i panowie? O! Ach, wreszcie. Niecierpliwie wyglądałam twego powrotu. Widać. Gaius Maro nie żyje. Tak, wiem. Astrid także. Nie mamy zastrzeżeń do sposobu wykonania zadania. Zasługujesz tak na wynagrodzenie, jak i na premię. O której może już wspomniałam. Tak, wspomniałam. Musisz jednak wiedzieć, że mamy teraz ważniejszą sprawę na głowie. Chodzi o... Cycerona. Był mały wypadek. Idź do sanktuarium. Astrid ci wszystko wyjaśni. Tak więc mamy jeszcze trochę czasu i zobaczycie, co tutaj się wydarzy. Cyceron, jak pamiętacie, to był ten ześwirowany błazen, który przywiódł tutaj ciało nocnej matki. Tutaj do ten. I on uważał się za słuchacza, za wybrańca. Niech eliksir zrobi swoje. Niedługo poczujesz się lepiej. O. Dziękuję, kochanie. Ojej. Z twojej strony. Obawiam się, Wizara, że tego żartownisia boli równie mocno, jak źle wygląda. Cholera. To nie powinno było się zdarzyć. Spodziewaliśmy się tego. Spodziewaliśmy się tego, a i tak daliśmy się... O! Przepraszam. Trudno się z tobą nie zgodzić. Maro nie żyje, wiem. Ale mamy teraz większe problemy. Gabriel wspomina coś o Ciceronie. Temu idiocie kompletnie odbiło. Zranił Wizarę, próbował zabić mnie i wtedy dopiero uciekł. Wiedziałam, że nie można głupcowi ufać. Obawiam się, że to prawda.
Cicero był jak małe tornado niszczące wszystko na swojej drodze. Nawet byłoby to śmieszne, gdyby nie próbował nas wszystkich zabić. Nie zapominaj o tych bujdach. O tym, jak Nocna Matka była prawdziwą przywódczynią Mrocznego Bractwa, zaś Astrid stanowiła jedynie pozorantkę. Słuchaj, musimy sobie z tym poradzić. Ty musisz sobie z tym poradzić. Co mam zrobić? Znajdź tego żałosnego idiotę i zakończ jego marny żywot. Ale najpierw znajdź mojego męża. Upewnij się, że wszystko w porządku. Po ataku Arnbjorn wpadł w szał. Gdy Cicero odszedł, Arnbjorn podążył za nim i obaj zniknęli w dziczy. Przeszukaj pokój Cicerona. Może znajdziesz tam jakieś wskazówki mogące naprowadzić cię na to, gdzie odszedł. Poinformuj mnie, jak tylko coś znajdziesz. Muszę porozmawiać z Wizarą i wszystkich uspokoić. Konany przez durnia. I kto jest teraz durniem? Okej, dzięki wam wielkie. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku, za który już się zabieram. Pa, pa. Już zawsze będę twoją długą.